Szanowny panie kanclerzu, bardzo doceniam fakt, że Polska jest jednym z pierwszych krajów, które odwiedził pan po objęciu urzędu. To jest taki sygnał, taki znak, że będzie pan chciał jak najbliżej współpracować z nami przy realizacji naszych wspólnych projektów, ale także przy mierzeniu się z różnymi wyzwaniami, które są przed nami. O tych wyzwaniach, o wielu sprawach, które są ważne dla Polski, ważne dla Niemiec, ważne dla Europy, dzisiaj przedyskutowaliśmy. Rozmawialiśmy o naszej granicy wschodniej, która jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej, granicą NATO. Przedstawiłem panu kanclerzowi zmieniającą się taktykę, jeśli można tak powiedzieć, reżimu Łukaszenki wobec tego sztucznie wywołanego kryzysu migracyjnego i używania ludzi jako żywych tarcz, jako broni, bo przecież co noc mamy ataki, jest ponad 100 prób przejścia przez granicę. Granica musi być szczelna po to, żeby Unia Europejska mogła się bronić i mogła sama decydować o swoim przyszłym losie. Jednocześnie też omówiliśmy przyszłe możliwe scenariusze, kwestie potencjalnych sankcji, które będą dyskutowane na najbliższej Radzie Europejskiej, realnych sankcji gospodarczych po to, żeby reżim Łukaszenki i jego mocodawcy z Kremla rzeczywiście zrozumieli, że jesteśmy zdeterminowani, żeby bronić wschodniej granicy Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy również o sytuacji na Ukrainie. To nasz bezpośredni sąsiad. Sąsiad, który w wyniku otwarcia nowego połączenia gazowego Nord Stream 2 jest w gorszej, trudniejszej sytuacji. I także my jesteśmy w trudniejszej sytuacji, także Polska, Słowacja, kraje wschodniej części Unii Europejskiej mogą podlegać szantażom Rosji. Dlatego my budujemy rurę bałtycką, gazociąg bałtycki, uniezależniamy się od Rosji. Ale Ukraina jest w całości zależna, jeśli chodzi o gaz i w dużym stopniu także inne nośniki energii. I bardzo byśmy nie chcieli, aby Ukraina podlegała szantażowi ze strony Rosji, bo to będzie oznaczało destabilizację na wschodniej flance NATO, wschodniej flance Unii Europejskiej. I dlatego zwróciłem uwagę panu kanclerzowi na to, jakimi ryzykami obarczone jest otwarcie gazociągu północnego numer 2, Nord Stream 2, i jak mocno spełnia się niestety ten nasz scenariusz, przed którym przestrzegaliśmy, że ryzyka dla Ukrainy mogą się znacząco zaostrzyć. Rozmawialiśmy także w ogóle o rynku energii, o energetyce w Unii Europejskiej. Tutaj wiem z umowy koalicyjnej, którą podpisał pan kanclerz ze swoimi partnerami koalicyjnymi, że polityka klimatyczna jest absolutnie priorytetowa dla Niemiec. Jednak my wskazujemy na te elementy, które dzisiaj powodują problemy dla ludzi, dla gospodarstw domowych. Dzisiaj energia dla ludzi jest coraz droższa. Dzisiaj ten szantaż gazowy prowadzi do wzrostu inflacji, prowadzi do podniesienia cen dla zwykłych gospodarstw domowych. Nie chcemy, żeby ludzie cierpieli na skutek takich tendencji, takich zmian. Monopolistyczne praktyki Gazpromu to jedno, a coraz wyższe ceny uprawnień do emisji CO2, czyli tak zwany system ETS, to druga przyczyna rosnących cen energii. O tym również dzisiaj rozmawialiśmy i wspomniałem panu kanclerzowi, że podczas Rady Europejskiej, najbliższej Rady Europejskiej, będę proponował, aby tylko te podmioty, które muszą handlować, muszą otrzymywać uprawnienia do emisji CO2, były podmiotami handlu na tym rynku, po to, aby wykluczyć spekulacje. Rozmawialiśmy także o zagrożeniach, różnych zagrożeniach geopolitycznych związanych z migracją, związanych z Rosją, o zagrożeniach technologicznych, o cyberbezpieczeństwie, o zagrożeniach ze strony Rosji. To były również bardzo ważne wątki. Ale Polska i Niemcy to jedni z najaktywniejszych graczy w ramach Unii Europejskiej i dlatego znaczną część naszej rozmowy poświęciliśmy również kwestią związaną z Unią Europejską i chcieliśmy
razem wyrazić nasze pragnienie, aby kwestie sporne zostały jak najszybciej zażegnane. My mamy pewien spór z Komisją Europejską. Starałem się przedstawić panu kanclerzowi z naszej inicjatywy pewnego rodzaju rozwiązania. Zobaczymy, jak ta kwestia się potoczy. Bardzo ważnym tematem, który również omawialiśmy w ramach naszych dwustronnych relacji, to były kwestie związane z równoprawnym, wzajemnym traktowaniem się, na przykład jeśli chodzi o naukę języka polskiego w Niemczech i naukę języka niemieckiego w Polsce, a także nasze niezabliźnione rany z przeszłości, o których bardzo wiele rozmawiamy. My tutaj w Polsce jako bardzo żywy temat i taki, który wiąże się z naszymi polsko-niemieckimi relacjami. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział relacji polsko-niemieckich, ponieważ mamy zmianę rządu po stronie niemieckiej. To taki symboliczny moment. I także my Polacy doskonale pamiętamy, że w nocy z 12 na 13 grudnia, a więc już za parę godzin, mamy 40. rocznicę stanu wojennego. Stanu wojennego, który ogromna większość Polaków dzisiaj ocenia już negatywnie, gdzie Polacy wiedzą, czują, jakie zło sprowadził stan wojenny na Polskę. Stracona dekada, zniszczone marzenia Polaków, zniszczona solidarność i to, że musieliśmy kolejne 8 lat czekać na tą jutrzenkę wolności, która do nas zawitała w 1989 roku i także wtedy przecież doszło do zjednoczenia Niemiec. A więc symboliczny dzień, bardzo ważna data, nasze pierwsze spotkanie w nowej roli, ale nie pierwsze w ogóle, bo już się widzieliśmy parę razy z panem kanclerzem jeszcze wcześniej w jego poprzednich rolach. Jestem przekonany, że te rozdziały, kolejne rozdziały relacji polsko-niemieckich zapiszemy pozytywnymi literami, pozytywnymi słowami i że będzie to dobra współpraca również dla całej Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję panu kanclerzowi za to nasze spotkanie, pierwsze z wielu, które przed nami z całą pewnością, za wyrazy dobrej woli, sympatii, wsparcia dla Polski. Ja ze swojej strony też chciałbym przedstawić właśnie podobne myślenie. Chcemy, żeby Europa była silna, żeby Europa mogła sprostać wyzwaniom, które są przed nami, mogła być konkurencyjna wobec wielkich innych regionów tego świata, jak Chiny, Stany Zjednoczone, Indie. Chcemy, żeby przed Europą była wielka przyszłość i myślę, że w dużym stopniu zależy to także od współpracy polsko-niemieckiej. Dziękuję bardzo, panie premierze, i bardzo proszę teraz o zabranie głosu kanclerza Niemiec, pana Olafa Scholza. Bardzo, że mogę być tutaj w Polsce, zwłaszcza w taki dzień, i cieszę się, że zostałem tak serdecznie przyjęty w Polsce. To na dodatek w niedzielę, w trzecią niedzielę Adwentu. Cieszę się bardzo, że mogę to powiedzieć też w przededniu takiej ważnej rocznicy, 40-lecie wprowadzenia stanu wojennego. Cieszę się, że 40 lat potem możemy spotkać się tutaj w Warszawie jako reprezentanci krajów demokratycznych, które powiązane są w ramach Unii Europejskiej. Jest to demokracja, która została wywalczona przez obywateli tego kraju i cieszę się, że możemy być tutaj wieczorem razem. I to jest też pamięć o znaczeniu demokracji i to jest bardzo ważny moment. Dla mnie było też również ważne, że mogłem w pierwszym tygodniu po przyjęciu stanowiska złożyć wizytę w Polsce i mogę spotkać się z moim kolegą, panem premierem Mateuszem już Morawieckim. Rozmawialiśmy już w różnych kontekstach, nawet ostatnio w Niemczech rozmawialiśmy w cztery oczy.
umso besser, dass wir das heute fortsetzen konnten, dann allerdings beide als Regierungschefs und damit auf die Grundlage legen für die gute Zusammenarbeit, die wir uns für die Zukunft unserer Länder vorstellen. Deutsche und Polen sind Nachbarn und Freunde, wir sind Partner der Europäischen Union und Alliierten der NATO, und das verbindet uns auf viele, viele Weise miteinander. Und ich persönlich empfinde es immer noch als ein sehr, sehr großes Glück, dass wir hier so als Freunde und Nachbarn nebeneinander stehen können. Stoję die gemeinsame Geschichte Deutschlands w obliczu hat auch sehr düstere Kapitel tych straszliwych rozdziałów historii, über Polen w obliczu straszliwych zbrodni, jakie Niemcy ściągnęli na Polskę. I dlatego tym bardziej cieszę się, że możemy dzisiaj jako przyjaciele współtworzyć naszą wspólną przyszłość. Qualität im Rahmen unseres deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages, dessen 30. Jubiläum wir in diesem Jahr gefeiert haben. Und trotzdem geht es darum, dass wir diese Beziehung immer weiter vertiefen und alles dafür tun, dass wir unsere gemeinsame Verantwortung wahrnehmen für eine gute Zukunft in Europa. Das will ich an dieser Stelle sagen, bleibt unsere große Herausforderung. Die Welt, in der wir bald leben werden, wird sich völlig von der heutigen unterscheiden. Es wird viele, viele Mächte auf der Welt geben, die Bürgerinnen und Bürger. Europas werden nur knapp 400 Millionen sein in einer Welt von 10 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben. Und da ist es umso wichtiger, dass wir das, was uns miteinander verbindet, hier in Europa voranstellen, dass wir es ausbauen und dass wir deshalb gemeinsam Stärke entwickeln. Das bedeutet auch, auf Herausforderungen zu reagieren. Und die eine große aktuelle Herausforderung, vor der wir alle stehen, ist die Politik des Regimes in Minsk. Denn es sind ja die dort Regierenden. Es ist Lukaschenko, der Flüchtlinge missbraucht, um seine eigene Politik verfolgen zu können. Das ist menschenverachtend, man kann es gar nicht anders sagen. Wir haben eine gemeinsame Aufgabe, das zurückzuweisen. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass diese entschlossene gemeinsame Handlung vieler Staaten, aber auch der Europäischen Union insgesamt dazu beigetragen hat, dass nicht mehr die Flüge stattfinden in der Art und Weise, wie wir das anfangs erlebt haben, die dann die Flüchtlinge nach Belarus gebracht haben, um sie dann zu missbrauchen und sie an die Grenze hier zu Polen zu fahren. Und deshalb wird es auch weiter so sein, dass wir solidarisch mit Polen gegen diesen unangemessenen Weg einer hybriden Kriegsführung, und das kann man das gar nicht sagen, vorgehen, und dass wir Polen dabei unterstützen, dass es hier sich nicht erpressen lassen muss. Denn es geht ja um uns alle hier in Europa. Wir haben uns auch unterhalten über die Situation der Ukraine. Das ist auch richtig so notwendig, denn wir wissen, dass es besorgniserregende neue Aktivitäten jenseits der ukrainischen Grenze gibt, wo Truppen zusammengezogen worden sind. Und es ist deshalb ganz wichtig und klar, dass Europa gemeinsam deutlich macht, dass wir das nicht akzeptieren werden und dass wir nicht einverstanden sind mit dem, was dort gegenwärtig passiert. Die Unverletzlichkeit der Grenzen in Europa ist das, was wir gemeinsam betonen als Europäische Union, Deutschland und Polen, und dass sich alle darauf verlassen können, dass eine Verletzung dieser Grenzen etwas sein wird, was wir nicht einfach akzeptieren werden. Es ist wichtig, dass wir die Möglichkeiten für eine Entspannung der Situation nutzen. Dazu zählt insbesondere das Normandie-Format, das auch weiter genutzt werden muss für gute Zusammenarbeit als Perspektive und als ein Instrument für das Gespräch miteinander. Schade, dass diese Entwicklungen in den letzten Jahren nicht so vorangekommen sind, wie sich das viele gehofft haben. Aber es muss darum gehen, dass wir das in der Zukunft wieder alles aktivieren. Und deshalb werden wir diese Fragen auch gemeinsam besprechen, wenn der Europäische Rat zusammenkommt. Musimy razem też dyskutować w ramach Rady Europejskiej. Oczywiście rozmawialiśmy też na inne tematy Rady Europejskiej, zwłaszcza dalsze postępowanie w sprawie pandemii koronawirusa. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie wir den Energiemarkt voranbringen können. Wir sehen steigende Energiepreise, die natürlich was mit steigenden Rohstoffpreisen zu tun haben, aber auch vielen anderen Phänomenen, die miteinander diskutiert werden müssen. Europa ist eine Werte- und Rechtsgemeinschaft und verbinden die Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und deshalb wäre es auch sehr gut und hilfreich, wenn die Diskussionen und Gespräche zwischen der Europäischen Union, der Kommission und Polen zu einer sehr guten pragmatischen Lösung
Lösung führen könnten. Jedenfalls würde ich es sehr begrüßen, wenn ein gemeinsames Verständnis von Kommission und Polen erreicht werden kann und wir deshalb auch weiter als Europäische Union uns eben verbunden wissen um diese Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaat. Dziękuję bardzo, panie kanclerzu. Szanowni państwo, teraz przechodzimy do pytań. Po dwa pytania z każdej ze stron. Najpierw bardzo proszę o pytanie pierwsze ze strony niemieckich mediów. Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung. Pytanie do pana premiera. Jak ocenia pan premier europejską część umowy koalicyjnej nowego rządu Niemiec? Wicepremier Kaczyński rzekomo nazwał to przygotowaniem do Czwartej Rzeszy. Czy takie jest stanowisko rządu polskiego? A czy skonfrontował pan premier kanclerza Scholza z żądaniami odszkodowań? Und Kanzler Scholz würde ich gerne fragen, ob er bereit ist zu Verhandlungen über Reparationen mit der polnischen Regierung und welche Bedingungen aus Sicht der Bundesregierung von Seiten Polens erfüllt werden müssten, damit die blockierten Mittel im Streit um die Rechtsstaatlichkeit entblockiert werden können. Aby sytuacja w sprawie praworządności została odblokowana. Pierwsza część pytania pana redaktora dotyczyła różnego rodzaju inspiracji i aspiracji ujętych w umowie koalicyjnej niemieckich partnerów rządowych. Ja te fragmenty przeczytałem również i tam znajduje się zapis dotyczący federalizacji Europy, czyli takiego centralizmu demokratycznego, takiego centralizmu biurokratycznego. My to tak odbieramy. I akurat poruszył pan redaktor coś, co rzeczywiście poruszyłem. Wspomniałem o tym panu kanclerzowi podczas naszej dyskusji godzinę temu. I wspomniałem o tym, jak my patrzymy na to. Europa będzie silna, kiedy będzie Europą suwerennych państw, Europą ojczyzn. Będzie silna, kiedy będziemy się wszystkie kraje specjalizować przecież też w różnych sprawach, tak jak w różnych branżach, tak jak to i dzisiaj jest. Gleichschachtowanie, urawniłowka to nie są dobre metody działania. Jednocześnie też podkreśliłem, że bardzo cenimy naszą suwerenność, niepodległość i Europa odniosła niebywały sukces, dlatego że zintegrowała w dużym stopniu swoje obszary gospodarcze. To powinienem też podkreślić w moim słowie otwierającym, że jestem bardzo zbudowany rozwijającymi się relacjami polsko-niemieckimi gospodarczymi, biznesowymi, handlowymi, inwestycyjnymi. Mamy coraz więcej kontaktów na poziomie nawet małych i średnich firm między Polską a Niemcami. To jest bardzo budujące. Niemcy są naszym najważniejszym partnerem handlowym, a my jesteśmy partnerem numer 4, numer 5, a Grupa Wyszehradzka jest partnerem numer 1. I to tak mit Abstand, jak zdaje się w Niemczech mówi, czyli zdecydowanie partnerem numer 1 dla Niemiec. To pokazuje wagę tutaj naszych państw i Polski w relacjach gospodarczych, a więc warto rozwijać te relacje, natomiast różne koncepcje centralizmu demokratycznego czy centralizmu biurokratycznego ja uważam za utopijne i dlatego w dużym stopniu niebezpieczne. I owszem, co do drugiego pytania, poruszyliśmy temat odszkodowań, poruszyliśmy temat wielkich krzywd, których Polska doznała w czasie II wojny światowej. To nie tylko morze łez naszych matek, morze krwi naszych ojców, ale także stracona szansa normalnego rozwoju, utracona wolność, utracona demokracja, utracona niepodległość, a więc utracone szanse rozwojowe. O tym także rozmawialiśmy w duchu naszych dzisiejszych relacji. Dziękuję bardzo i bardzo proszę, panie kanclerzu.
Wie kolega Morawiecki schon gesagt hat, wir hatten ein sehr freundschaftliches, prowadziliśmy rozmowę bardzo przyjazną i ciepłą, która nawiązała oczywiście do rozmów, które prowadziliśmy wstępnie i wcześniej. Dlatego jest to ważne, aby powiedzieć, że czas, jaki mieliśmy teraz, wykorzystaliśmy, żeby omówić różne kwestie. Zawsze odbywało się to i odbyło w atmosferze przyjaźni. I uważam, że to jest bardzo ważne. Jeżeli jetzt regierenden Parteien in Deutschland anschaut, drückt ja eigentlich nur aus, was viele Bürgerinnen und Bürger Deutschlands denken, nämlich dass Europa unsere Zukunft ist. Deutschland ist eine sehr pro-europäische Nation, das kann man sicherlich sagen. Wir fühlen uns verantwortlich dafür, dass Europa insgesamt gelingt, dass wir eine bessere Union bekommen und wir wollen uns auch als solche begreifen, die verhindern, dass es Konflikte gibt zwischen Norden und Süden und Westen. Że zapobiegą konfliktom między Północą, Południem, Zachodem a Wschodem i żeby nie było konfliktów między różnymi konfliktami Europy. Musimy skoncentrować się, skupić się na naszej wspólnej przyszłości. Jeżeli obywatelki, obywatele Niemiec zastanawiają się na temat Europy, jeżeli deputowani do Bundestagu zastanawiają o Europie, to chodzi o to, żebyśmy wykorzystali naszą odpowiedzialność. Nie będzie żadnego szefa rządu niemieckiego, który będzie przed kamerami mówił, czego chce od Europy, sondern unsere Aufgabe ist, mit dafür verantwortlich zu sein, dass das miteinander auch funktioniert. Nasza wspólna odpowiedzialność, żeby to wszystko razem funkcjonowało. Wspólnie Niemcy ze swoją silną gospodarką i swoją liczbą mieszkańców musi przejąć odpowiedzialność, musi być odpowiedzialnym krajem po to, żeby Unia Europejska była historią sukcesu w przyszłości. To jest w interesie nas wszystkich. Jeśli chodzi o następne miesiące i lata, to oczywiście to są różne propozycje, o których trzeba rozmawiać. Trzeba się zastanowić, jak Europa może działać tak, żeby mówiła jednym głosem. Znamy odpowiednie propozycje. Freundschaftlich in Europa weiter diskutiert werden. Ich gehe auch davon aus, dass uns das gelingen wird. Wir sollten nicht vergessen, es ist wirklich so, wie ich eben gesagt habe in meiner Eingangsbemerkung, die Welt, in der wir leben, kämpft viele Bürgerinnen und Bürger, viele mächtige Länder, und es werden noch manche dazutreten, aber Europa wird auch in Zukunft immer nur 400 Millionen Einwohner haben, ungefähr. Und das sollten wir immer in der Karte haben, wenn wir darüber diskutieren, wie wir unsere Kräfte bündeln. Trzeba łączyć Sie kennen die deutsche Haltung zu den Fragen, die Sie auch angesprochen haben. Wir haben Verträge geschlossen, die gültig sind und die Fragen für die Vergangenheit und die Entschädigungsleistungen geregelt haben. Das ist sehr gut so, dass das gelungen ist. Trotzdem fühlen wir uns weiter verpflichtet, auch im Hinblick auf die moralischen Konsequenzen der vielen Zerstörungen, die Deutsche in Polen angerichtet haben und die auch in vielen anderen Orten der Welt. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir uns einig sind, dass wir einen Ort der Erinnerung errichten werden in Berlin, dass der Deutsche Bundestag dazu die notwendigen Entscheidungen getroffen hat und dieses Projekt mit großer Kraft vorangetrieben wird. Und ansonsten ist das eben ein Grund mehr, dass Deutschland bereit ist, gewillt ist und auch weiter bereit und gewillt sein wird, sehr, sehr hohe Beiträge zur Finanzierung des Haushaltes der Europäischen Union zu leisten. Wovon die meisten Mittel ja in viele andere Länder fließen und gar nicht zurückkommen nach Deutschland. Das hat die Entwicklung im Süden Europas ermöglicht, das hat den großen wirtschaftlichen Aufschwung, der ja noch lange nicht beendet ist, im Osten Europas ermöglicht. Und das freut uns, weil natürlich nur, wenn wir gleichwertige Lebensverhältnisse auch in Europa herstellen können und wenn Möglichkeiten der Konvergenz zwischen vielen Ländern gelingen können, wird das auch eine glückliche gemeinsame Zukunft. Und deshalb ist es richtig so, dass Deutschland seinen hohen finanziellen Beitrag für Europa leistet und wird es auch weiter. I bardzo proszę o pierwsze pytanie ze strony polskiej. Grzegorz Urbanek, Polsat. To będzie pytanie do pana kanclerza, ale także do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pytanie dotyczy Nord Stream 2. Pan premier Mateusz Morawiecki przedstawił polskie stanowisko w tej sprawie. Jakie jest stanowisko niemieckiego rządu, jakie jest stanowisko pana kanclerza, zwłaszcza w kontekście tego zagrożenia ze strony Rosji, w kontekście Ukrainy właśnie. W jednym z wywiadów po zaprzysiężeniu powiedział pan, panie kanclerzu, że może to być narzędzie, taka forma nacisku na Rosję, gdyby była taka potrzeba. Czy pan podtrzymuje to swoje stanowisko i czy dla panów ten temat
jest jednym z najtrudniejszych, gdzie są największe rozbieżności, jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie. Pan kanclerz, bardzo proszę. Ja, schönen Dank für Ihre Frage. Zunächst mal möchte ich einen Punkt in den Mittelpunkt meiner, also an den Anfang meiner Ausführung stellen, den glaube ich wenige beachten. Której może rzadko się mówi, Niemcy zdecydowali się, że Niemcy chcieli być neutralnym krajem uprzemysłowionym. Będziemy mieli za 25 lat gospodarkę, która będzie neutralna z punktu widzenia klimatycznego. Uda nam się to za pomocą zmiany produkcji prądu. Mamy teraz 600 terawatów prądu. W tym krótkim czasie będziemy musieli zwiększyć ten udział energii. Będziemy korzystali z energii odnawialnych na morzu. Potrzebne będzie też odpowiednia sieć elektryczna. Czyli wszyscy ci, którzy zastanawiają się, sehr aktiv und sehr intensiv auf eine Situation zustrebt, wo für viele Prozesse, die heute Gas, Kohle eingesetzt werden, in Zukunft Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder Wasserstoff eingesetzt werden. Also źródła energii na źródła odnawialne za 25 lat. Czyli to wkrótce będziemy znajdowali się w świecie, w którym transport gazu do Niemiec, do Europy będzie odgrywał inną rolę niż dzisiaj. I to nie będzie głównym środkiem energii. Für die Zeit jetzt ist es so, dass unser Land viele Quellen hat, aus denen es Gas bezieht, Skandinavien, Niederlande, Nordsee, das europäische Gasnetz, aber selbstverständlich auch verschiedene Pipelines, die aus Russland Gas nach Europa und eben teilweise auch nach Deutschland bringen. Und unter diesen Pipeline-Strukturen, die wir heute haben, mamy tę infrastrukturę gazociągów i do tej infrastruktury należą też gazociągi prowadzone przez Ukrainę. Niemcy oczywiście czują się odpowiedzialni i w przeszłości poprzedni rząd też wszystko czynił po to, aby umowa o tranzycie gazu przez Ukrainę został przedłużony. Mamy specjalnego pełnomocnika w tej sprawie po to, żeby Unia Europejska, Ukraina, Rosja, wszystkie strony zainteresowane, Stany Zjednoczone i Niemcy, żeby zagwarantowali, żeby to funkcjonowało. I czujemy się też, jeśli chodzi o przyszłość, odpowiedzialni, żeby tranzyt gazu prowadzony przez Ukrainę był zagwarantowany. To samo będziemy czynić, jeśli chodzi o przyszłe możliwości. Będziemy konsultowali się też z rządem Stanów Zjednoczonych, ale będziemy musieli pomóc Ukrainie, by być krajem źródłem energii odnawialnych. I to nawiązuje do tego, co powiedziałem na początku. Prowadzimy konkretne rozmowy na ten temat. I wracając do aktualnej sytuacji, obserwujemy ruchy wojsk wzdłuż granicy ukraińskiej. Bardzo zaniepokojeni. I nie może być tak, że granice w Europie są naruszane i integralność terytorialna jest rzeczą niezbędną. Nie może tak być, że te granice będą naruszone. A jeżeli będą naruszone, to będzie to pociągało ciężkie konsekwencje. Zdanie na temat Nord Stream 2 nie zmienia się od kilku lat, jest takie samo. Jesteśmy przekonani, że Nord Stream 2 zwiększa możliwości Kremla w nacisku na Ukrainę i w nacisku na Unię Europejską, że potencjalnie może być instrumentem dyktatu cenowego i do pewnego stopnia jeszcze przed otwarciem Nord Stream 2 dzisiaj obserwujemy tego typu zjawisko, więc tym bardziej niepokoi nas to, co będzie możliwe, jakie scenariusze będą możliwe po otwarciu, ewentualnym otwarciu Nord Stream 2. Wskazujemy na te ryzyka, wskazujemy na możliwość szantażu i możliwość zacieśnienia pętli politycznej, energetycznej wokół naszego wschodniego sąsiada, wokół Ukrainy, a to z kolei może rodzić daleko idące konsekwencje polityczne i dla Polski, i dla Unii Europejskiej. Wskazujemy na te ryzyka i
próbujemy wypracować z naszymi niemieckimi partnerami rozwiązania, które będą odpowiadały na te ryzyka. Najlepszym rozwiązaniem byłoby niedopuszczenie do otwarcia Nord Stream 2, bo takie te ryzyka związane z otwarciem są jeszcze do końca przecież nierozpoznane. One będą mogły być użyte przez prezydenta Rosji w sytuacji, kiedy ten gazociąg zostanie otwarty. Przestrzegamy przed tym i nasze zdanie niestety się tutaj od lat nie zmienia. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o drugie pytanie ze strony niemieckich mediów. Die Welt. Szanowny panie premierze, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, pytanie dotyczy kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Pan premier, co pan premier dokładnie oczekuje od nowego rządu niemieckiego w tej sprawie? Und Herr Bundeskanzler, was für konkrete Angebote in dieser Sache können Sie der polnischen Regierung machen? Wie können Sie Hilfe anbieten? Steht vielleicht eine Aufnahme von Flüchtlingen im Raum? Kwestia przyjęcia uchodźców. Tutaj bardzo blisko współpracujemy i przedstawiłem sytuację na naszej wschodniej granicy w szczegółach panu kanclerzowi. My mamy w najbliższym czasie zamiar zbudowania takiej infrastruktury granicznej, jaka jest mniej więcej między Grecją a Turcją. Jednocześnie przecież chcemy jak najbliżej współpracować z naszymi wschodnimi partnerami, ale nie w sytuacji, kiedy migranci są używani jako żywa broń. I dlatego granica musi być szczelna i ku takiej szczelności idziemy. Dzisiaj kilkanaście tysięcy żołnierzy i kilka tysięcy funkcjonariuszy policji, straży granicznej strzeże tej granicy. Proszę sobie wyobrazić scenariusz, gdyby ona była otwarta, to przecież większość, ogromna większość tych migrantów z Bliskiego Wschodu, a mogłoby się tam pojawić ich dziesiątki tysięcy, w ślad za tym 100 tysięcy, a nawet miliony migrantów chcieliby przejść do przede wszystkim na terytorium Niemiec, Holandii, Francji. Więc my broniąc wschodniej granicy Unii bronimy jednocześnie granicy niemieckiej, a także swobody przepływu towarów, otwartości granicy Schengen. I z niepokojem patrzymy na ewentualne zwroty akcji w tym zakresie, ale jednocześnie wzmacniamy nasze możliwości obrony granicy. I dziękuję panu kanclerzowi za jednoznaczne słowa wsparcia w tym zakresie. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pan kanclerz. In der Tat. W rzeczy samej jest to coś okropnego, co mocodawca na Białorusi, Łukaszenko, wyczynia na Białorusi. Wykorzystuje ludzi dla swoich celów politycznych, wykorzystuje ich los i dlatego jest ważne, żeby wiele krajów Unii Europejskiej i Unia Europejska jako całość reagowała nie tylko konkretnymi sankcjami, ale też prowadziła dialog, i że firmy, znaczy linie lotnicze oraz lotniska, uchodźcy byli transportowani na Białoruś, żeby to zostało zakończone. To jest dobry znak, że spora liczba tych, którzy przyjechali na Białoruś, wracają do swoich krajów pochodzenia. Będziemy to wspierali dalej, ponieważ że jest to dobre rozwiązanie tej sytuacji. Ansonsten wissen wir, welche große Herausforderung Polen hat wegen dieses aggressiven Aktes. Jakimi wyzwaniami stoi Polska w związku z tymi atakami. Dlatego jesteśmy solidarni z Polską. Poza tym z naszej strony też zaplanowaliśmy wspólne działania. Wiadomo, że są wspólne patrole graniczne z Polską i z Niemcami, z odpowiednimi urzędami. To jest dobry znak, jeśli chodzi o współpracę. Dziękuję bardzo i bardzo proszę drugie pytanie ze strony polskich mediów. Dzień dobry, Grzegorz Buszewski, Polska Agencja Prasowa. Ja chciałem się spytać, czy wśród tematów był Krajowy Plan Odbudowy, polski Krajowy Plan Odbudowy i jak Niemcy zapatrują się na to, że on wciąż nie jest zatwierdzony? Tak, rozmawialiśmy oczywiście o tym. Przedstawiłem nasze postulaty i nasze postrzeganie całej sprawy. Uważamy, że Krajowy Plan Odbudowy powinien zostać jak najszybciej zatwierdzony. Jest to kompetencja po stronie Komisji Europejskiej. Dobrze by było, żeby na równych warunkach wszystkie kraje Unii Europejskiej mogły się rozwijać. W związku z tym ten plan, który był pomyślany jako plan wspólny dla Europy
i który wspierałem mocno, aby cała Europa mogła się odbijać po pandemii koronawirusa, powinien zostać w 2022 roku w miarę równomiernie aktywowany. Oczywiście mamy dość wysoką inflację w całej Europie dzisiaj, a więc wszelkie impulsy popytowe muszą być odpowiednio ważone w ramach szeroko rozumianej polityki makroekonomicznej. Niemniej jednak czym innym jest wystartowanie z projektami, a czym innym zatwierdzenie od strony prawnej i od strony politycznej.